jesteśmy miejskim klubem w Ząbkach, o sporych tradycjach, bo zaczątek działalności sportowej w mieście Ząbki wypada na rok 1927, więc jest to już klub z tradycjami. Na tą chwilę mamy swoją akademię młodzieżową, w której trenuje na co dzień około 550-600 dzieci. W rozgrywkach bierze udział 18 drużyn. Jest to dużo. No, udało nam się przez ten okres, dzięki współpracy przede wszystkim z miastem, dochrapać się, można powiedzieć, fajnych obiektów sportowych. Bo bez miasta na pewno byśmy tego nie zrobili, bo wiadomo, że miasto jest podstawą, ona zarządza tymi obiektami. I przez lata ta współpraca jest bardzo fajna, że miasto inwestuje w obiekty, to co pozwala nam rozszerzyć swoją działalność sportową, szkoleniową. Dlatego stąd duża liczba tych drużyn. Wystartowaliśmy oczywiście o certyfikację swojej akademii, czyli zapisaliśmy do projektu PZPN-owskiego. Zobaczymy, złożyliśmy papiery, czekamy na wynik. Myślę, że powinniśmy się, mam nadzieję, że się załapiemy w ten cały projekt i będziemy kontynuowali tą działalność, bo mówię, no jest to działalność na pewno bardzo fajna dla wszystkich mieszkańców Ząbek, dla młodych ludzi, bo wychowanie przez sport jest to numerem jeden, a szczególnie no, najbardziej popularnej dyscyplinie, jaką jest piłka nożna. No, miasto praktycznie pokrywa, można powiedzieć, 80% za potrzebę wszystkich tematów związanych, wydatków związanych z obiektem. Bo praktycznie my mamy umowy podpisane, użyczenia skorzystania z tych obiektów i z tych obiektów korzystamy. No wiadomo, że musimy jakieś tam koszty ponosić związane z używaniem tego obiektu, ale nie są to koszty, które pozwalają. Mówię, to wychodzi około 10 do 20%. Wspiera klub, dając pieniądze, dając dotacje w ogóle na działalność. Wiadomo, że my jesteśmy praktycznie klubem monotematycznym, czyli piłkarskim, i bez tej dotacji miejskiej no nie, na pewno nie bylibyśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy, bo to jest inwestycja w młodzież, a jeśli chodzi o pierwszy zespół, ten zespół gra na poziomie czwartej ligi i również jest wspomagany przez miasto. Z tego pierwszego na stadionie, na obiekcie u nas, czyli w Ząbkach, na miejskim stadionie, no, odbędzie się bardzo fajny mecz na poziomie czwartej ligi, bo gramy z zespołem Hutnika. Hutnik jest rewelacją tych rozgrywek, jest liderem na dzień dzisiejszy i ze względu na to, że współpracujemy z Hutnikiem od wielu, wielu lat, z panem prezesem Maćkiem Pruchałą, który zarządza Hutnikiem, no doszliśmy do wniosku, żeby podnieść rangę tego spotkania, że mecz odbędzie się o godzinie 20 przy świetle, przy sztucznym świetle, i na ten mecz na pewno zapraszamy wszystkich mieszkańców Ząbek, Warszawy, bo myślę, że to jest taki, będzie to pojedynek Champions League na poziomie czwartoligowym.